Dobra, wiecie co wam powiem? Działa, odbiornik działa, ustawiona jest synteza. Ja mam bardzo słabą antenę na te pasmo, na trójkę. A z tego co tu słyszę, to SP5 odbieram, czyli Warszawę, nie okręg tamten warszawski. Nie wiem, czy to słyszycie, ale słychać. Cichutko, ale słychać. Ale to kwestia właśnie jest tylko wyłącznie mojej anteny. Tu troszeczkę było uszkodzonych tranzystorów. Cały ARF był wycięty. Synteza bardzo fajnie chodzi. Ktoś się tam nakłada na nich. Tylko sobie filtr, modulację dostrajam teraz, także nie kręcę tam żadnymi filtrami na wejściu. Mamy LSB, nie? USB, CW. Żeby była jak najbardziej zrozumialna ta... Chodzi o szerokość filtra tego LSB, nie? Yeah.
Jeszcze, wiecie, jeszcze ten, ustawimy sobie troszeczkę bardziej ten offset. Musimy tak wyłączyć, przytrzymać i select, trzy przyciski. Nie poszło, momencik. I troszeczkę poszerzymy, wiecie? Konfiguracja LSB 855, czyli sobie zrobimy zrobimy sobie 600. Tu końcóweczkę. Niedużo, ale troszeczkę poszerzymy te pasmo LSB, nie? Ok, 600. 50 Hz to też nie za tęgo, czyli mamy tutaj w tej chwili 1,4 razy 2 to 1,8, to trochę mało. Wiecie co, to zrobimy tak 700 końcówkę i wtedy zobaczymy, jaka będzie różnica w modulacji, bo to chodzi o samo modulację. No i dobra, czyli tak, mamy, ustawimy 700, ok, końcówkę, czyli mamy teraz pośrednio 8, bo mieliśmy 8, on ten filtr idealnie na 8 MHz nie przenosi, on troszeczkę wyżej przenosi. Ja troszeczkę tutaj BFO podsunąłem i żeby teraz podsunąć wstęgę LSB, poszerzyć, bo się zwiększyła, to właśnie weszliśmy w ustawienia. Teraz wstęga USB to zostawiamy taką jako jest, bo to na siódemce pracuje filtr troszeczkę inaczej. CW zostaje, bo nie ma w ogóle modułu CW, ten 14 V mi teraz daje zasilacz, dużo. Dobra, plus VFO, wersja pierwsza, czyli dwubandowa 80 i 40 metry. I się poprawiła troszeczkę modulacja, może troszkę szerzej idzie, szerzej, bo słyszę szum większy, nie? Dobra, przelećmy sobie dalej, zobaczymy co tu dalej jest. Może jakoś silniejszą stację się uda złapać. Się zdaje, że teraz zrobiłem za szeroko ten offset. To są te skrośne tak zwane. Ruski. Oni dosyć dużo mocy nadają. Dobra, idziemy dalej. Ważne, że wtedy no zbraknie sobie no, że to jest nawet dwoja nie będziesz miał na 28, a tu masz A3 i jeszcze kondensator 30 piko. Pięknie chodzi. A nawet gdyby ta pojemność była za duża, to byś jeszcze zjechał tu, no tak, żeby właściwą moc oddać właśnie... Może powiedzę zaraz znak, to zobaczymy z jakiej miejscowości. Piotrek i gratuluję. Fajnie, dobrze to chodzi, jest dobra, przydatna, ładna modulacja i gratuluję tobie Piotrze. Super, fajnie, a nawet pytałeś co nowego. Ja jestem od lutego tego roku na emeryturze i w wieku 66 lat dopiero mogłem pójść, bo takie były dla mnie przepisy. No, dziadki, jak zwykle, no. Wieczór się zbliża, dziadki gadają. I przeprowadziłem się w Legionowie.
O, Legionowo, to mamy, wiecie co? Ode mnie jest oddalone... No kurde, drugi koniec Polski. 500 kilosów, ponad 600 prawie. Ja się do żony przeprowadziłem. Pracowałem przez ostatnich 10 lat w Legionowie. Tam miałem na obrazku i parę widzów. Natomiast do żony przyjeżdżałem na urlopy, wolne dni od pracy, w weekendy, więc no, na święta. No a teraz już jesteśmy tutaj razem. Żona jest już pięknie gada, no, Kacperek. Także po sąsiedztwu mieszka syn. Trzy dni pracy, no. Także jest wszystko ok. No, aby tego zdrowie było, Ciotruś. No to dużo. Przydałaby się dobra antena do, na te pasmo i wtedy będziemy sobie... A jutro w następnym odcinku będę odpalał nadajnik, nie? No i dużo zdrowia tobie. Z takim fajnym mikrofonikiem. Kalina, Roman, zabyli, a mikrofon do wieki. Ten troszeczkę słabiej rozmawia i jeszcze tutaj możemy spróbować troszeczkę. Dobra, to by było na tyle. Ja pozdrawiam. Jeszcze spróbuję wejść jeszcze raz na offset, troszeczkę zawężę, to wtedy zwęzimy szerokość tej modulacji, to będzie mocniejszy sygnał na audio, nie? I wtedy będziemy jeszcze spróbujemy dostroić tutaj tego TBA tym potencjometrem, tym wieloobrotowym tutaj, żeby ustawić mu prąd, nie? Na demodulator. Jedynki, dziesiątki. Break, break, ktoś krzyczy. No, będzie fajny Kacperek. Dobra, to by było na tyle. Postępy są. Jeszcze zostało nadajnik i panel, obudowa i kończymy ten biznes. W ciągu tygodnia może się uda mi to zrobić. No, miejmy nadzieję, bo końcówkę mocy będę tutaj sobie dobierał inne tranzystorki, także...
tak żeby chociaż to ze 30 watów mu to miało, bo jak to ma w tej chwili tam chyba, a w tej chwili to w ogóle to tam 1 volt, 2 volty na wyjściu. I przede wszystkim driver, ten driver jak driver, ale tutaj jeszcze jest taki przedwzmacniający tranzystor, ten 2, w układzie normalnie jest 2N222, czyli 4 dwójki. To jest całkiem inny tranzystor niż ten KSP222. To tylko w sklepach ludzie dla ludzi dają, wciskają, że to jest odpowiednik 222, nie? No, a to jest całkiem co innego. Znaczy normalnie jest głośno, trzeba ściszyć. KSP222, chińszczyzna, to nie ma takich parametrów jak 2N222. Tu idzie do wymiany całkowicie. Ja tutaj wstawię BFY, on będzie dużo mocniejszy, no, jako przedwzmacniacz, nie? No, piątka, dziewiątka, a jeszcze... A, właśnie, jeszcze jest meter. Jeszcze został tutaj w arwie namieszany, zostało i S-meter, o. Nic ja tutaj nie widzę, żeby to działało. No ale to, da się to zrobić, no. Miejmy nadzieję. Pozdrawiam, do następnych filmów.